Szanowni Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopostne. Od czego zależy świętość? Od tego, że wokół nas dzieją się widowiskowe rzeczy, które przyciągają ludzi? To dobre w oczach świata. Jak nas widzą, tak nas piszą, powiada przysłowie. Lecz świętość to nie wrzawa, lecz sposób naszego życia, nasza uczciwość, nasze dobre uczynki zrobione z miłości, a nie dla poklasku. Nie mamy być tylko filantropami, lecz świadomymi uczestnikami życia według określonego stylu. Można zachowywać prawo, lecz nic więcej niego nie wyciągnąć. A można i czynić dobrze, lecz lekceważyć przykazania. Potrzebujemy ducha miłości, który widzi więcej niż tylko przepis. Bywa, że prawo jest bezwzględne dla człowieka, a więc może go pogrążyć, lecz duch w tym takim miejscu widzi dla człowieka nadzieję, bo zna nasze ograniczenia i nasze możliwości. Prawo mówi, że czegoś się nie da, a duch mówi, owszem, ale nie da się tak, to trzeba w inny sposób podejść do sprawy. Właśnie chrześcijaństwo jest poszukiwaniem dróg dotarcia do człowieka, który pogubił się. Dlatego więc nie możemy usuwać przykazań, by nie robić wyrwy w tym, co ma nas chronić. Mi się bardzo często wydaje, że musimy żyć tak, aby odkrywać i poszukiwać Boga w codziennych zajęciach. A jest wręcz przeciwnie. To Bóg wychodzi nam na spotkanie. Zostawi nam różne znaki właśnie w przykazaniach zawarte, by wejść na drogę, która wiedzie do Niego. A On kieruje do nas swoje słowo, ukazuje nam swoje oblicze. Jezus swoją obecnością dopełnia pragnienie Boga przybliżenia się do człowieka. Dlatego mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Przychodzi ubogacić nas i oświecić, aby ludzie poznali prawdziwe oblicze Boga i mogli wejść z Nim w intymną relację. Święty Teofil z Antiochii powiedział, Bóg jest dostrzegalny przez tych, którzy mogą Go zobaczyć. Wystarczy mieć jedynie otwarte oczy ducha. Jednakże niektórzy mają je zamglone. Prawo więc trochę dokonuje na nas zabiegu niczym ściągnięcia zaćmy, byśmy dostrzegali więcej. Kiedy czytamy Biblię, wchodzimy w świat dla nas przyjemny. Bóg nie jest sztywniakiem, który trzyma się tylko zasad, ale wielokrotnie zaskakuje nas swoim działaniem. Bo myśmy się spodziewali czegoś konkretnego, a On to zrobił inaczej. Orygenes przedstawiał to bardzo obrazowo. Kiedy czytamy Stary Testament, Chrystus Pan chce powtarzać cud w Kanie Galilejskiej. Stary Testament, dopóki nie jest rozświetlony światłem Chrystusa, jest jak woda zgromadzona w stąpiach. Kiedy Chrystus jej dotknie, Stary Testament przemienia się we wspaniałe, upajające Duchem Świętym wino. Tak więc prawo nie jest naszym obciążeniem, lecz wyzwoleniem. Jest wiele pokus, żeby z któregoś przepisu zrezygnować, bo nie pasuje do współczesnego świata, w którym dominuje prawo przyjemności. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, a kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Jezus nie mówi, że człowiek będzie potępiony za uchylanie prawa i nie będzie miał dla takich litości. On mówi, że znajdzie się taki człowiek w Królestwie Niebieskim, lecz będzie najmniejszy. Więc majstrowanie nam się zwyczajnie nie opłaca. Bo czy chcemy być najmniejsi i ostatni? Z Panem Bogiem.